A jaką strategię przyjmujesz w kłótniach ze swoim aktualnym partnerem? Jesteś tą bardziej podsycającą, czy tą bardziej wyciszającą konflikt? No jesteś jedynką, więc taka waleczna chyba jesteś. Nie ma reguły. To się po prostu dzieje. Jak już leci, to leci. Wiesz co, myślę, że to też sytuacje życia codziennego powodują, że czasami jesteśmy bardziej zmęczeni, mniej tolerancyjni. I dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że no nie wiem, jakaś tam sytuacja spowodowała, że rzeczy, z których czasami się śmieję, nagle stały się dla mnie irytujące, ale rozmawiamy. Za każdym razem, jak wydarzy się jakaś trudna sytuacja, siadamy i rozmawiamy. Skąd się to wzięło? Jaki był powód? Jaka była przyczyna? Po to, żeby się udoskonalać w tym związku, żeby stworzyć znowu, czy są związki idealne? No będziemy dążyć do tego, tak? Na pewno będziemy chcieli być ze sobą już na zawsze, już do końca i żeby z tym takim kocykiem na tarasie usiąść, mając te 100-112 lat i powiedzieć, udało nam się, zrobiliśmy to. Nie było łatwo, ale było warto.